Atakują mnie. Łuk nie działa. Jezu, ale zrobił ogromny boom. Chodź tu szybko. Pamiętaj, żebyś kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z kodem Mati. Dzień dobry, witamy. Siema. Co się stało? No, powiedziałem siema. A, siema, nie usłyszałem. Dobra, jest sprawa, stało? Jest sprawa, no. Zobaczcie. Flotar podszedł do mnie w nocy jak spałem i zabrał mi te pelerynę. Tak, zajął mu pelerynę, założył na siebie i udaje cwaniaka. Nie, ale chciałem podziękować właśnie osobie, która mi tą pelerynę podarowała. Czyli w takim razie ktoś ją też i mi podarował, tak? Ja, właśnie, no na to wygląda, przynajmniej ja to tak rozumiem, bo... No bo ja na pewno nie wchodziłem na Optifine i nie kupowałem sobie tam peleryny. Na Forge'u, ktoś mi pisał, że to przez Forge albo Optifine. No, no to ciekawe. Dobra, ludzie. W każdym razie Mati nie ma. W każdym razie ja nie mam. Jak wiadomo, naprawiliśmy terminal, tak. Wszystko właśnie działa. Ja chciałem tylko powiedzieć jedną rzecz, że słuchajcie, to nie jest tak, że nie czytamy waszych komentarzy i ignorujemy to, co pisaliście, po prostu mieliśmy parę odcinków do przodu. I bo ludzie nas wyzywali, wy debile po prostu, czemu tego nie ogarnęliście, skoro to tak wygląda, ale my mieliśmy po prostu parę filmów nagranych do przodu. No, nagrywaliśmy do przodu i też, no nie wiem, myśleliśmy, że to działa tak bardziej... Normalnie, że masz kartę, psiup, a nie z kartą podchodzisz ogromny... i... No nie spodziewałem się, nie wiedziałem po co jest to, też to miejsce w tym security terminalu, ale no nie pomyślałem, że tutaj trzeba włożyć tę kartę, no trudno, no głupio wyszło. Jak zawsze, jak debile, no dobra, debile jesteśmy, patrz, powiemy, że debile, to co, już nic nam większego nie zrobią. No właśnie, to już koreś pierwsi. Damage is done. Dobra, tak więc zobaczcie, co Flotar tutaj zrobi z tymi krowami, co tu się dzieje? Kończę krowy. Widzicie? Krowy, masakra. Choć możesz nawet zobaczyć, jak to wygląda, w tym sensie, no jak wyglądają te krowy. Dobra, popatrzmy. Tutaj masz pierwszą partię, nie trzeba tam wchodzić. Nudy. No nudy. Tutaj a te czemu są partię. Tak zamknięte? No bo tutaj rozmnażam kolejne dwie krowy. Dioryt. No. I mamy fluid dużo tych. Cow, essence of knowledge. No. To są już takie, nie wiem. Ja powiem tak, ja łączę te krowy, jest zawsze 30% szans. Niektóre krowy już mnie doprowadzają do szału, bo po prostu nie mogę ich rozmnożyć. I mam te cow stale z uncommon loot chestów, loot boxów. No i proszę. Największa szansa. No i proszę, Flutter tak się bawi. A my... W związku z tym, że Fodder zrobił tyle questów, ja sobie poklikałem, żeby odebrać je i teraz zobaczymy, bo sam nie do końca patrzyłem, co dostałem. O, właśnie. I zerkniemy sobie, co fajnego dropnęło. I uwaga. Zobacz, wydaje mi się, że to może być przydatne. No to się na pewno, znaczy, tak. Czy to nie jest takie przydatne, jak myślałem? Bo dostałem to z questa i mówię, o kurde, to może być... To jest okej. Chyba w sytuacji, jak nie ma moda na kurczaki. Aha, a my mamy bo z tego kurczaki. Zdaje się, że rośnie drakonium. Aha. Dobra, myślałem, że będzie w sumie troszkę ciekawsze. Że jakiś tam, wiesz, Awakened crafting to było dość ciężkie do zrobienia na naszym etapie. Nie, to się nie opłaca zupełnie, bo to daje ci drakonium nuggety, a masz chickena Awakened drakonium i nie wiem, czy on daje właśnie też... A nie, on też daje nuggety. Więc chicken robi to szybciej niż kwiatek. Ale dobra, popatrzmy na to, na te dwie rzeczy w zasadzie. Takie dwie rzeczy dropnęły. Flux Bore Resonant, Mines Using Redstone Flux, Area 5x5. Takie coś nam dropnęło. A proszę, ja angielskiego nie rozumiem. Tłumacz mi. Flux Bore się nazywa, no to co, ja ci mam nazwę przetłumaczyć? Tak. Kopię obszar 5x5. No i super, no i widzisz, po polsku można. No i tak samo, ten jetpack, 25 tysięcy RF. 25 tysięcy, ciekawe. No to mało, powiedziałbym, że mało. Przepraszam, pomyłka, niedawno wstałem, 25 milionów RF. I to jest tier 4 Resonant Jetpack. Pozwala nam latać po prostu, jeżeli mamy to na klacie założone, więc troszkę słabo. Tutaj można zupgrade'ować to jakoś, nie, jak to działa? Nie wiem, o czym ty tam garasz w ogóle. W sensie nie tego jetpacka, ale ten infuser basic. Tylko nie wiem, to teraz nie chce się kliknąć, może nie może się kliknąć, jak to się pakuje. No i tak, w poprzednim odcinku u Flotara walczyliśmy z potężnym i niebezpiecznym kurczakiem. Sprawdzaliśmy jego umiejętności i jego możliwości, testowaliśmy limity. I teraz myślę, że limity. Dzisiaj jesteśmy w stanie zrobić mu krzywdę. Kuku. Zrobić mu kuku.
No, w ogóle mam 6 godzin czasu w butelce, gdybyś potrzebował. 6 godzin czasu w butelce. Tak, 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 tak. Dobra, to się przyda, 64K, MS, Torage Component. To się na pewno przyda, ponieważ już nam powoli się miejsce kończy. Więc my będziemy musieli to wykorzystać. Idziemy kurczaka zabić? No, no chyba taki był plan. Okej, no tak, 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 chciałem się tylko upewnić, czy dobrze wszystko zrozumiałem. Dobrze zrozumiałeś, tylko zrobię kwarcowe szkło. Okej, ja tutaj sobie przygotowuję papu na drogę. Aha, nie mamy w ogóle zboża już. Aj. Ze zbożem będzie problem. No, także postaram się jakby zakończyć te krowy między filmami, albo nie wiem, u mnie dokończymy taką ostatnią krowę. Chodzi o to, że to jest takie nudne, bo mówię, to jest co 5 minut mam szansę 30% na rozmnożenie tych krów. Jak się uda, to muszę czekać 15 minut, aż ta krowa urośnie i dopiero wtedy będę mógł przejść do kolejnego etapu, bo wtedy mi zalicza questa. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z najnudniejszych modów po prostu do oglądania, dlatego no. Większość odwaliłem poza filmem. Dokładnie, już kurczaki są ciekawsze. No, 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 kurczaki były ciekawsze, to muszę przyznać. Te krowy to jest taka totalna nuda. Bo ten flux, bo jak to działa, bo ja to muszę to wykorzystać. Ja sobie zrobię. Tylko może gdzieś indziej, nie w domu. Tylko nie, pytanie, czy to też trzeba naładować, czy to będzie już wierciło, bo to jest taka wiertara. A masz w ogóle bagietki? Uuu, panie, fajne! Co to robi? No wierci, wiertara, pa. Nie. W sumie? Spoka opcja. Można sobie pomieszczenia no. Tym robić. No, 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 no. Ten taki reaktor łatwy. Wydaje bardzo nieprzyjemne dźwięki. Wiesz, to są dźwięki przed wybuchem, tak zwane. Okej, okay. Tutaj jest nasz Fusion Crafting Core. Tutaj trzeba będzie zadać tę ścianę. I myślę, że inaczej go zasilimy. Po prostu będzie chyba lepszy sposób na wykorzystanie generatora. A w jaki sposób chcesz go zasilić? No nie wiem, czy tutaj w sumie jest ten mod. Jest coś takie jak flux? Konektor? Nie. Flux controller? Flux point? Dobra, jest flux point. I flux plug. Jakoś tak. To trzeba zrobić te kory, trzeba ten flux controller. Plug. I ogólnie to daje nam energię w całej chacie. Tam, gdzie mamy załadowane czanki. Jakoś tak. Trzeba się bawić z czankami też. Ale jest to w stanie ładować się itemy, które masz na ręku. Bardzo szybko. Aha, po prostu, że nie trzeba ich nigdzie wsadzać do żadnej maszyny, tylko... Tak, na przykład, no mówię o tych na przykład na ręku. Bo wiadomo, wszystkie maszyny, do których potrzebny jest prąd i tak dalej, to trzeba podłączyć za pomocą takiego flux pluga. Ale to też, nie, flux pointa, przepraszam, ale to jest bardzo proste. Ja umiem to zrobić. Będę umiał to zrobić. Ty umiesz, ty tylko pytanie, czy to będzie działało z reaktorem, ale myślę, że powinno być okej. Okay. Dobra, no to co? Czas na przygodę? Tak, lecimy na przygodę. Tu jest właśnie mob grinder. Stworzyłem, bo był wymagany do questa, był w miarę prosty crafting, więc hej. To w dobrym miejscu go postawię. Masz jedzenie? Mam. A masz jakieś super jedzenie, które regeneruje HP typu złote jabłka? Właśnie, złote jabłka moglibyśmy zabrać. A mamy? Powinniśmy mieć, a złote jabłka mocno regenerują zdrowie, więc będą spoko. Okej, okay, ale takie serenku... złote czy takie świecące złote? To są koksy i refile. Koksy i refile, no. Koksy jak... chyba są lepsze, refile są słabsze. No okay? Refile to się robi złoto i jabłko i złoto dookoła, nie? Mamy złotą marchewkę. Nie mamy złotego jabłka, ale marchewka jest faktycznie. A mamy apla? Mamy trzy jabłka, więc możemy sobie co najwyżej zrobić. To możesz zrobić po jednym. Czy ja pójdę po złoto? Bo w sumie no to będzie przydatne. Jak, wiesz, złoto mam, złoto mam. A, dobra. Masz. O. Okej. Pieprzę tylko to jabłko. Znaczy, dobra, możemy ruszać. Czekaj. Z jednym refilem. No, tam jest syf w skrzynkach znowu. Wezmę sobie strzały. Ja mam jak coś 4 staki. Bo masz tego sticka?
Tak, mam. Bo pamiętaj, że to ty musisz go użyć, bo ja go nie mam. Wiem. Dlatego właśnie sobie przypomniałem o refillach, bo to ja będę musiał tam podejść. No musisz podejść, ale on potem będzie łatwy moim zdaniem. Jak już zdejmiemy tego shielda, to się gdzieś skampimy za ścianą i będziemy strzelać w niego. Mogliśmy, wiesz co, też zabrać? Nie. Jakby dynie na głowę, jeżeli będzie tam dużo endermanów i one będą nas atakowały, bo wtedy nas nie atakują, bo nas nie widzą. Czy coś takiego. Nie, jeżeli patrzysz na endermana, to on wtedy nie reaguje po prostu, jak masz dynie na głowie. No to nie będziemy na niego patrzeć po prostu. Tak, już tunel mamy wykopany, jest profesjonalny tunel. Ej, Mati, ja wiesz, a torch launchera nie mam jak coś. Ja mam. Okej, okay, dobra. Jesteśmy tak trochę przygotowani do tego, a trochę nie. Jezu, tu się tak wspina niefajnie. No, jest tragiczna. Normalnie droga. Bym powiedział, że zobaczymy się zaraz i skipnę to. Ale ten tunel jest wykopany. Ten się skipnę naszą podróż, ale nie, nic nie można przerwać. Nie, tutaj droga też jest częścią misji. Dokładnie. To tak jakbyście oglądali Władcę Pierścieni bez tej podróży. Ja tylko wrzucałem pierścień do... Dokładnie. Kto by chciał? No bo w ogóle to nie miałoby sensu. No, wyobraź sobie, że widzisz jak Frodo wychodzi z chaty i potem następna scena jak wrzuca pierścień. No, to po co nie by trzy części? Nie czułbyś tego ładunku emocjonalnego. No to właśnie. Nie byłoby to samo. Nie. To trzeba obejrzeć drogę. Albo jak... Ja chyba u mnie trochę uciąłem drogę. Wow, co ty gadasz. No bo u mnie kopaliśmy to, wiesz, więc było troszkę krócej. A, było tak. Znaczy faktycznie. Było trochę dłużej, no. Bo tam droga zajęła nam 10 minut, a tutaj nie, z 2 minuty nam zajmie max. Coś takiego. A rak, na którym jesteśmy w poziomie? Łe, już w połowie. Dopiero? Nie, no tak. Ponad połowa, no, bo tam 264 połowa. Chyba. 256. No, byłem blisko. Jak już chcesz mówić, to mów poprawnie, okej? Okay? Dobra, przepraszam. Tu musisz rzucić pochodnie, bo ja nic kompletnie nie widzę. Ten ale potworów nie ma. Ale może być spółka. Wiesz, potwory i spółka. Nie wiem, przyszło mi. Dobra, fajny żart. fajny. Co ma więcej powiedzieć? Fajny. No to. No, starałem się. A butelki... Butelek nie mamy. Czekaj, czy można jakoś pozyskać szybko butelki poza oczywistym sposobem? Ja znam sposób. Klikasz okay. Add Dnev. A, nie da się. Myślałem, że masz dostęp jeszcze do tego. Dobra, myślę, że ludzie by nam pozwolili wziąć. Dokładnie to samo było u mnie, nie? Że butelek nie mieliśmy. Wszystko przygotowaliśmy się na misję, butelek nie ma. Myślę, że ludzie by nam pozwolili wziąć, nie wiem, ze dwie butelki z Game Moda, a potem byśmy je usunęli w domu. No, bo to po prostu te dodatkowe. No, pożyczenie. To nie jest jakby, że nie mamy tych przedmiotów, bo mamy te przedmioty, mamy, nie wiem, z 10 tysięcy. Tylko zapomnieliśmy, a nie chce nam się wracać. Więc to jest nikomu by się nie chciało. Dobra, Mati. Ej, wiesz co? Tego kurczaka tutaj nie ma. No przecież już wczoraj go nie było. A, bo Peaceful był, dobra. No, a masz... pytanko, masz blok diamentu? Nie. Jajka też nie ma. No to weź te parę rzeczy, no. Po prostu, co? O, dobra. Jajko mamy. Blok diamentowy też. Wszystko się potem usunie. No po prostu flotar zawalił po całości. Aha! Taka ciapa z niego. Nie. Mati zawalił po całości. Co ja zawaliłem? Wszystko właśnie. Dobra, oświetlę nam trochę Endermany. Okay. Dobra. Jest tak. Dobra, wiesz co? Ja to się od razu skampię, gdzieś znajdę sobie miejscówę. Aha. Rozumiem. Ty podchodzisz. Aha. Uderzam go raz, ginę i ty później wykonujesz misję do końca. Dobra, gotowy? Czekaj, robię sobie bunkier. Dobra, ja mam walczyć w pierwszym. Tak, ty jesteś na pierwszej linii, a ja tutaj w bunkrze strzelam. No dobra, spoko. Zrobię sobie od razu drogę ucieczki w razie co. To weź zrób tam jakieś drzwi, żebym mógł się dołączyć szybko. Nie, da się wejść bokiem tutaj. Okay. Tędy możesz skoczyć, jak kurczak nie jest taki mądry. No dawaj. Dobra. Tylko nie patrz na endermany.
No, nie chcę. Jakby to jajko się ześlizguje. O, dobra. Dobra, wstaje. On wstał. On wstał. Kurczak wstał. Dobra. Dasz radę, Flotar. Dobra, lecimy. Patrzcie na niego tam. O nie, podce jest co innego i nie mogę popatrzeć na ciebie na Zoomie. Ema, to ja. Hitek i ucieczka. Jak ucieczka. Boję się trochę. Tak odrobinkę. Dobra. Czemu to on nie wstał jeszcze? Nie wiem. O, on się wykluwa dopiero z jajka. Tak. Dobra, musisz... Możesz w niego strzelać? Nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Dobra, jest. Patrz się na mnie, Enderman. Strzelam w niego. Czekaj, Enderman mnie zabija. Mam walkę z Endermanem jeszcze. Dobra. Wiesz co? Jest taki problem. Dobra, znowu mu tarczę zniszczyłem. Dobra, strzelam do niego. Albo nie zniszczyłem. Zniszczyłem mu tą tarczę? On nie ma teraz tarczy, ale nie wchodzą mu hity ode mnie. No właśnie, ja mogę go bić z chicken sticka, wiesz? A ja z łuku mu nic nie robię. Jezu! Dobra, mam tarczę, obronię się. Endermany mnie biją. Atakują łuk mnie. Łuk nie działa. Jezu, ale zrobił ogromny boom. Chodź tu szybko, do bazy. Jezu, skakuj, się. Skakuj do bazy. Tarczą się broń. Okej, okay, spokojnie. Czemu łuk nie działa na niego? No właśnie, to też mnie zastanawia troszeczkę. O nie, on teraz wykluwa jajca. Ale dobra, no zadaliśmy mu trochę. No trochę obrażeń jest zadany. O. Kurde. Dobra, wezmę sobie tego Golden Apple'a. Ja go wcześniej już zjadłem. Dobra, gdzie on jest? On jest nad nami! Dobra, uderzyłem go. Dobra. Dobra, dawaj te Endermany jeszcze tutaj. Muszę zjeść. Czemu one nas atakują? Przecież ja nawet na nie nie patrzę. Dobra, podchodzę, idę go uderzyć. Przeżyłeś? No, żyję. I on chyba na nas nasyła te Endermany. Bardzo możliwe, tak jest. Dobra, strzelaj w mnie. One tutaj są. Ty masz ognisty łuk? No, mam jakiś super łuk. Znaczy oni mam taki z jakimiś enchantami. Okej. Okay. Mati? Co tam? Wiesz co? Problem, bo ja chyba też za chwilę zakończę przygodę. Niestety. To co, nie da się go normalnie łapką? Czy jestem pewny, że wczoraj, jak mu zdjąłeś shielda, ja strzeliłem sobie tak dla niego... Ja też strzelałem dla beki z łuku i mu zadaliśmy dużo obrażeń. No właśnie nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, szczerze. Możesz tutaj do mnie przyjść jakoś? Powoli? Ja niby żyję cały czas. Aj. No mogę. Chciałem się tepnąć. Ja niby tarczą się cały czas z bronią, wiesz, jak on używa tego swojego promienia. Promieniu, przybywaj. No, a ja niestety zostałem w takim nieprzyjemnym miejscu. Kurde, sam strzałem siebie trafiłem. To jest niemożliwe. A jak tam, ile on ma HP? Połowę. No to połowę ty. Flotar go zaraz zabije, zanim ja tam zdążę dokicać. Nie, wątpię. Bo ja muszę... Jest taki problem, że ja jestem teraz jakby na ziemi i muszę do niego podejść, a nie mogę podejść. Czaisz? Dobra, biję go! Ale dostaję klepę, gościu. Mati, chcesz być tutaj? Bo jest ostatni hitek. No już lecę. Jezu, ręce mi się trzęsą. Nie, tak naprawdę nie, ale... Jest blisko. Klepa Minecraft, Cox. Dobra. Jest na ostatniego hitka. Kurde, ty pieprzony Endermanie, wyjazd mi stąd, Możemy zrobić tak,
że po prostu ty będziesz obserwował tą bitwę, żeby nie było, że już bierzesz udział. W tym sensie pozostał jeden hitek, a jeżeli byś, rozumiesz, żeby ludzie po prostu nie płakali w komentarzach, że jakby bierzesz udział, a zginąłeś i powinieneś powoli iść. A tak to, żeby pokazać ludziom, nie będziesz brał udziału w tej ostatniej. No nie będę, nie będę brał udziału w walce. No więc już każdy skikam. Powinien być. Dobra, jak coś, jak będziesz gotowy, to mów. No już, kurde, no. Myślałem, że to już jestem na miejscu, a to jeszcze. Powiem ci, no, te endermany takie, kurde, agresywne trochę. Dobra. Ja, wiesz co, wejdę może na game modzie, bo on mnie zabije w sekundę. Mhm, no tak, 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 żebyś to obserwował to. Ty już nie bierzesz udziału, ale jesteś... Dobra, patrzcie, jak Flotar tutaj go rozwala. Awaj, pokaż mu. Okej, czekam na ten promień. I tu jesteś. Jest. Uuuu. Tylko uważaj, żeby on teraz nie dupnął, nie stój tak blisko, na wszelki. O, ile expa. To ja sobie wezmę zasłużone. Nie. Oż ty szmociorzu, ty. Ale się wkurzyłem, no. Jaki... Zasłużone. Ile, i który masz poziom? 60. Oddajesz mi to. Mój poziom. Ja go zdobyłem. Ja też dzielnie walczyłem. Podszedł, ukradł poziom. Czekaj, i co mamy zrobić w takim razie? Tam z niego chyba wypadło to, co wypadłoby ze smoka. Dragon Scale, Dragon Egg, Epic Shard, Grabag, ale ja potrzebuję Dragon Breath. No tak, Dragon Breath to się zbiera, jak on atakuje. Pójdź na dół. Zobacz, co zebrałeś. Puste butelki. No tak. No to masz jeszcze jedno jajko? Nie, jajka nie mam. Niestety nie mam jajka. Ender Airbot, no to nie to. Czyli nie mamy kolejnego jaja, znaczy nie mamy. No to weź. Kolejne jajko? Weź po prostu kolejne jajko. Dobra. Wyrzucimy dwa. Ender Crystal. Bo on w pewnym momencie atakuje, nie? I zobacz, wtedy się robi takie bla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 l
Albo... Albo na nim butelkę trzeba użyć. Nie, 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 na nim raczej nie. Dobra, wiesz co, ja ci dam. Połowę butelek daj mi. Tak. Masz? Kurde, mendo zajebana. Gdzie mam się schować? A nie wiem, nie wiem, nie wiem. A ty się chowam chwilowo. Ale zupal sparłem gdzieś w dół. No, sparłem. Dobra. Okej. Okay. Coś mi zadaje obrażenia, nie wiem co. Jezu, jak to... One krzyczą. Co mi zadaje obrażenia? To nie Enderman. Niewidzialny? Dobra, czek. Nie mogę wyjść, bo mi coś cały czas bije. Co jest tutaj w śmieciu? Mam walkę z niewidzialnym Endermanem, czy co? Chciałbym podejść, cokolwiek zrobić. Dobra, mam coś. To nie to, to nie to. Kurde. No, w takim razie mamy to mieć. Nie czaję tego. Gdzie ty coś kurczę? Dobra, uciekłem chyba od niego. Wykiwałem Endermana. Hmm. Ale nadal... Nie, nie wykiwałem go. Tutaj powinien być. O, coś mnie też bije, a to Enderman. Jezus Maria, ja mam walkę z samym sobą. I z niewidzialnym Endermanem. Bro, on tutaj stoi. Gdzieś tutaj jest. Ale nie mogę postawić. Ja wiem, siebie nawet nie widzę. Aha, wysadził mnie Endercheekiem. Nie czaję tego. Wiesz co, wpiszę. Stone, Bloody, Kowal, Dragon. Teraz będę wiedział, jak to zrobić. Jest to mamy problem, bo wziąłem z ziemi to, co było. Mhm. Ale to nie to.
Creative jest napisane, że jak on strzela tym takim fioletowym promieniem, to wtedy trzeba kliknąć. No to co? Bo ja tutaj zginę zaraz. Tam gdzie jest, gdzie jego laser pada, to musisz po prostu kliknąć w to miejsce butelka. Wtedy masz Dragon Breath. No ale ja już nie mam butelek. Ja mogę zrobić butelki. No bo tych butelek nie da się jakby... Tak. Opróżnić. Mhm. A ja też nie mam tego sticka. Więc nie wiem, co mamy robić. Nie no, po prostu ja zrobię te butelki. Nie wiem, czy to już poza filmem, czy jak. Zrobię te butelki i się zbierze to, no bo to nie jest trudne. No nie no, to nie jest trudne po prostu. No. Ja myślałem, że to jest jego... To jest to, co zbierałem, że to jest właśnie to, czego potrzebujemy, ale to był ten Ender po prostu, Ender Air. Z botanii. No właśnie, no, to zebrałem i później wyrzuciłem. Mam 48 butelek. Dobra, no to tam to ogarniaj. I cóż, sytuacja jest nieprzyjemna, ale na pewno będzie lepiej. Widzimy się już jutro w Otara, ogarniemy to wszystko. No, bo jednak okazuje się, że to trwa dłużej niż myśleliśmy. No właśnie, sorry za to, że używamy tego, ale to, no nie wiem. I tak ciebie pewnie teraz nie słychać, bo ten kurczak napierdala także hej. Aha, tak więc do jutra, do zobaczenia u Flotara i pa! Hejka!